Cześć, tu Marta. Mieliście kiedyś tak, że na początku roku wychodziliście do ogrodu, stawaliście i wydawało wam się, że zadań jest tyle, że wszystko was przygniata. Ja też tak wielokrotnie miałam i dzisiaj chciałam się z wami spotkać i powiedzieć wam o tym, jak staram się planować albo jak planuję różnego rodzaju zadania, nie tylko w ogrodzie, ale też w domu, żeby udało się to, co sobie planujemy i jak wyjść od tych bardzo dużych marzeń do takich celów, które można zrealizować. Zapraszam. Zaczynałam jako młoda dziewczyna, wybudowaliśmy dom i najpierw ten dom tutaj, wszystko w nim robiliśmy, a potem zaczęliśmy zakładać ogród. Bardzo często wychodziłam na zewnątrz i miałam wrażenie, że to wszystko mnie przygniecie. Było tak dużo zadań, nie wiedziałam, co mam robić, kiedy mam robić, jak mam robić i bardzo często dostaję od was takie wiadomości. Przeraża mnie to, chcę mieć piękny ogród, chcę mieć taką rabatę, ale kiedy myślę sobie o tym, że mam to zrobić, to po prostu mam wrażenie, że wszystko przygniata mnie do ziemi. I właśnie dzisiaj chciałam wam opowiedzieć o tym, jak ja sobie z tym radziłam na samym początku. Bardzo dużo moich metod było takich intuicyjnych, ale z czasem, jak zaczęłam czytać sobie o różnych metodach planowania, okazało się, że są gdzieś opisane i można z tego skorzystać, a można też usprawnić swoje własne metody. Liczę też na to, że część z was podzieli się dzisiaj tutaj z innymi swoimi metodami na planowanie. Każdy z nas jest inny, do każdego przemawia na pewno inny sposób działania. Ja opowiem wam o tym, jak ja to robię, ale z wielką chęcią posłucham o waszych metodach. Może ja też dowiem się dzisiaj czegoś nowego, a na pewno ta nasza społeczność, nasza tutaj na kanale jest całkowicie zdywersyfikowana i każdy będzie mógł skorzystać. Także zapraszam was wszystkich do komentarzy i dzielmy się swoimi przemyśleniami na ten temat. Najważniejszą rzeczą, jaką nauczyłam się na swój temat, jest to, żeby od takich ogólnych marzeń albo ogólnych sformułowań w stylu chcę mieć piękny ogród albo chcę mieć ogród angielski, wyjść do konkretnych zadań, do konkretnych celów, które trzeba wykonać, żeby to marzenie stało się prawdziwe. I tutaj trafiłam kiedyś na taką metodę, która nazywa się Smart Goals i ona tak naprawdę do mnie bardzo przemówiła, bo okazało się, że to jest dokładnie taka metoda, jaką ja stosuję. Smart Goals to są takie cele, które są specyficzne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i terminowe. Cóż to w ogóle oznacza? Specyficzne. Chodzi o to, żeby powiedzieć sobie dokładnie, co chcemy zrobić, bo to, że chcemy mieć piękny ogród albo chcemy ogarnąć wszystkie prace w danym miesiącu, to jest jedno, albo chcemy być efektywni, ale chcemy sobie powiedzieć, co konkretnie trzeba zrobić. Czyli jeżeli na przykład wymarzę sobie, że chciałabym mieć nową rabatę, tak jak robiłam rabatę na froncie, to bardzo dokładnie muszę sobie spisać rzeczy, które muszę tam wykonać. Co oznacza na przykład, że będę musiała przygotować ziemię, albo będzie musiał to ktoś zrobić za mnie, będę musiała zamówić rośliny, będę się musiała zastanowić, jak te wszystkie rośliny posadzić. Po kolei rozbijam to sobie na mniejsze cele, tak żeby dokładnie wiedzieć, co muszę zrobić. Oczywiście rozsądnie będzie ustawić te cele po kolei, tak żeby następowały po sobie i zwrócić uwagę na to, być może, co będzie potrzebowało być wykonane, żeby zrobić kolejne zadanie. Mierzalne. Określ ile i kiedy. Tutaj mówimy sobie na przykład, tak jak ja zakładałam moją rabatę, powiedziałam sobie, że będę musiała posadzić 400 roślin. To jest mierzalne, tyle trzeba będzie ich wsadzić i trzeba też rozsądnie się zastanowić, ile czasu nam to zabierze. I tutaj jest kolejne słowo osiągalne. Jeżeli jesteście tacy jak ja, tutaj możemy się bardzo porozwodzić nad moimi cechami charakteru. Ja w mojej głowie jestem bardzo optymistyczna. Mi się wydaje, że ja po prostu, jak ja mam dobry nastrój rano, to wszystko mi się uda, tylko potem kończy mi się doba i okazuje się, że jednak tyle tych rzeczy nie udało się zrobić, jak mi się rano wydawało. Także bardzo dobrze jest zastanowić się, ile czasu nam coś zabierze. Zaraz wam powiem o metodzie, która świetnie pomaga mi to robić i sprowadzić się troszeczkę na ziemię w moich takich optymistycznych
oczekiwaniach co do własnych możliwości, ale tutaj to też jest bardzo ważne, żeby sobie powiedzieć, że ten cel jest możliwy do wykonania. Czyli nie mówimy, że założymy ogród w 2 tygodnie, jeżeli to jest założenie iluś rabat, to trzeba to rozsądnie rozłożyć w czasie i zastanowić się, ile czasu to zabiera. Jeżeli tego nie wiemy, to warto oczywiście gdzieś popytać się w internecie, ile danej osobie to zajęło, można to zrobić, czy właśnie pod filmami na YouTubie, poobserwować je, czy na Instagramie, czy poczytać na forach ogrodniczych. Warto wszelkiego rodzaju zadania zawsze zasięgnąć języka u różnych osób, też pamiętając o tym, że niektórzy są szybsi, silniejsi, a niektórzy działają trochę wolniej. Nie ma w tym nic złego, każdy z nas jest specyficzny. Realistyczne. Tutaj musimy wziąć pod uwagę nasze umiejętności i czas. Bardzo ważne jest to, że jeżeli robicie coś pierwszy raz, to będziecie robić to wolniej, bo nie będziecie pewni, czy robicie coś dobrze. Czy myślicie, że jak ja przycinałam pierwszy raz róże albo hortensję, to szło mi tak jak teraz? Czasami pod filmami ktoś komentuje, ty to robisz tak po prostu pom, 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 pom. Bo przycięłam tych hortensji, wiecie, przez lata jakby policzyć, to pewnie wyszłoby, że i parę tysięcy tych gałązek, a może i jeszcze więcej. Po prostu z czasem nabieramy pewnej ogłady w tym, jak wykonujemy konkretne zadanie. Jak robimy to po raz pierwszy, jest zupełnie inaczej. Także też trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli coś jest dla nas nowe, to będzie to trwało dłużej. Realistyczne to też ocenienie tego, z czym pracujemy. Przede wszystkim, jak wygląda nasza działka. W ogóle to dotyczy każdego problemu, ale na przykładzie ogrodu. Czy na naszej działce nasze marzenia są możliwe do spełnienia? Czy mamy do tego zasoby finansowe, żeby to spełnić? Ile jesteśmy w stanie poświęcić czasu i czy mamy do tego odpowiednie umiejętności? Czasami ja zostałam tak nauczona, jak byłam dzieckiem, że Polak potrafi, wszystko potrafimy zrobić sami. Mam wrażenie, że bardzo często, wiem po sobie, jak było ze mną, zapominamy o tym, że kiedy musimy się nauczyć nowych umiejętności, poświęcamy na to czas. Bardzo często popełniamy błędy. Nasze błędy powodują kolejne koszty. Czasami tego się nauczyłam dopiero po 40. Warto wziąć kogoś, kto na czymś się zna. Być może gdybyśmy robili to sami, wyszłoby taniej, ale nie wiadomo, bo wielokrotnie nauczyłam się, że robiliśmy, popełnialiśmy błędy, coś zniszczyliśmy, trzeba było zrobić jeszcze raz. Warto to przemyśleć. Czy można komuś coś zlecić, czy chcemy nauczyć się sami? Mogą też być ogromne plusy tego, że nauczymy się czegoś nowego i będzie to super. Ale pod kątem takim typowo, czy mamy na to zasoby, czy umiemy to zrobić, czy chcemy to zrobić i wtedy zastanawiamy się, czy czasami warto nie zlecić czegoś na zewnątrz. I ostatni podpunkt naszego Smart Goals to terminowe. To jest coś, do czego ja zawsze podchodzę z bardzo dużym, radosnym podejściem, ale to nie jest dobre. Naprawdę warto sobie otworzyć kalendarz i wpisać te rzeczy, które akurat w przypadku ogrodu należy zrobić w danych miesiącach. My dlatego dla Was co miesiąc robimy kalendarz ogrodnika, w którym mówimy, co ja robię w moim ogrodzie, co można zrobić w swoim ogrodzie. Warto przez te wszystkie wideo przejść, spisać sobie, co w danym miesiącu jest do zrobienia. Ja o ile wiosną jestem tak, słuchajcie, pełna energii, gotowa, po prostu wypadam jak rakieta i po prostu wszystko chcę robić szybciej, tak mój entuzjazm spada w kolejnych miesiącach. Mniej więcej gdzieś w czerwcu wyczerpuje mi się bateria, a potem też są rzeczy do wykonania. Wakacje też są konkretne rzeczy, które trzeba zrobić, trzeba przyciąć, przyszykować różne. Ja to sobie chcę wbić już do kalendarza na początku roku, a najlepiej taki z pipczykiem w telefonie, który będzie mi dzwonił właśnie w wakacje i przypomni mi o tym, że hej Marto, pamiętasz, 2-letnie trzeba wysiać w czerwcu, albo trzeba przyciąć teraz byliny po raz kolejny, żeby zakwitły. Jak jest 30 stopni i nie mam tego odpowiednio wcześniej zaplanowanego, to przesuwam i wielokrotnie na przykład moje 2-letnie z tego powodu cierpiały, bo gdzieś tam mi to umykało. Zaczynają się wakacje, także jeżeli mamy taką przypominajkę i ustalimy sobie termin, do którego mamy coś zrobić, bardzo super. No dobra, teraz kolejna rzecz. Tak jak Wam powiedziałam, jestem bardzo optymistyczna i wydaje mi się, że wszystko mi się uda, wszystko robię bardzo szybko i wszystko będzie dobrze. A potem kończy się dzień. I znalazłam technikę, która pomogła mi zrozumieć, ile zajmują mi rzeczy. I to nie dotyczy tylko ogrodu, to dotyczy ogólnie życia. Czasami nie wiem jak Wy z prokrastynacją, ale ja bardzo często odsuwam od siebie pewne zadania i te zadania z kolei wydają mi się tak trudne i tak męczące. Na przykład muszę pójść odpisać na jakiegoś maila albo muszę pójść gdzieś tam zrobić jakiś przelew i to jest takie straszne. Ja myślę o tym i myślę, ile to będę robić. I znalazłam technikę Pomodoro i ona mi bardzo pomogła w tych rzeczach, których nie chcę robić, bo to jest zupełnie coś innego. Chciałam zmierzyć, ile mi zajmie pościelenie łóżka, zrobienie przelewu, odpisanie na maile, nad którymi myślałam, myślę, ponad godzinę albo dwie, że nie chce mi się tego robić. Puszczam sobie timer,
I robię przez 20 minut. Technika Pomodoro właśnie o tym mówi, żeby pracować przez 20 minut, a potem zrobić sobie przerwę. Puszczacie timer. Ja zaczęłam to robić nawet w przypadku prac domowych. Mam takie, nie chcę mi się dzisiaj sprzątać tej kuchni. Mówię, dobra, tylko te 20 minut. Puszczam timer, ruszam do kuchni i przez 20 minut nie ma żadnego zerkania na telefon, na social media. Mam wykonać tylko i wyłącznie to zadanie. Nie zajmuję się niczym innym. To jest genialna metoda. Ja jestem nią zachwycona i robię ją do wszystkiego, do czego tylko mogę. I ona naprawdę pomaga nam też nie tylko po prostu robić te rzeczy, których nam się nie chce, ale też pomaga nam zmierzyć te rzeczy, które nam się wydaje, że to przecież jest sekunda. Cóż to jest w ogóle pójść do ogrodu i posadzić 400 tulipanów? Ja to zrobię raz, dwa. I potem puszczam sobie timer, już wtedy liczę tylko, ile czasu zajmie mi konkretna ilość tulipanów i na przyszły rok będę wiedzieć, ile czasu mniej więcej mi to zajmuje. Wiadomo, mogę mieć lepszy, gorszy dzień, ale technika Pomodoro to jest jedno z lepszych moich odkryć. Słuchajcie, ja jestem timerem, poginam po prostu aktualnie we wszystkich dziedzinach życia. Gorąco polecam Wam wypróbowanie i napiszcie mi, jak spróbujecie, jak Wam poszło. Kolejny mój sposób na to, żeby sobie radzić z planowaniem, to checklisty. Bardzo lubię mieć listę zadań do wykonania. Staram się nie przesadzać, bo oczywiście jestem bardzo optymistyczna i zrobię sobie taką listę i potem jestem trochę zdołowana. Dlatego teraz staram się na każdy dzień zrobić sobie 3 do 5 zadań, które muszę wykonać, a potem na koniec dnia, najlepiej to jest na takiej tablicy, z której można zetrzeć, albo zaznaczyć sobie, że zrobione, albo wykreślić. Głównie chodzi o to, że jeżeli zapiszemy sobie to, co mamy do zrobienia i najfajniej byłoby ułożyć to pilnymi, potem tymi mniej pilnymi, czyli te takie, co są takie, że muszą, a na koniec takie, że mogą. I w momencie, kiedy nam się uda i tak fizycznie możemy to wykreślić albo zaznaczyć, że się udało, nasz mózg będzie się cieszył i będzie miał taki, że dostaliśmy jakąś taką nagrodę, udało się, założyliśmy sobie coś. Wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, żeby mierzyć to, co sobie zaplanowaliśmy, bo tak jak sobie tak ogólnie powiemy, że tak chcę coś zrobić, tak wiecie, tak ciężko samemu się potem sprawdzić, czy to się udało. A jak sobie to zapiszemy, patrzymy, jesteśmy bardziej zmotywowani, a potem, kiedy możemy to właśnie odznaczyć, będzie po prostu ekstra. Bardzo istotne jest dla mnie to, żeby rzeczy pilne były zapisane u góry, no bo wiadomo, są rzeczy pilne i pilniejsze i tak naprawdę potem są takie rzeczy, które niekoniecznie trzeba zrobić, ale można. Jeżeli uda mi się zrobić taką całą listę w ciągu dnia, to jest to super satysfakcjonujące, ale wiem, że te ważniejsze rzeczy zostały popchnięte. Weźmy chociażby taki dzień, kiedy wiemy, że ćma bukszpanowa tam zaatakowała nasze bukszpany. Tam nie ma czekania, ona po prostu nam je zeżre, także to na pewno będzie pilne. A ułożenie bukietu, który bym chciała sfotografować na Instagrama, może nie będzie tego dnia aż tak istotne, jak właśnie walczenie ze szkodnikiem. Ale staram się oczywiście tę metodę stosować do wszystkiego, co robię. Najtrudniejsze dla mnie chyba jest to, że najtrudniej jest mi priorytetyzować te zadania, które są tylko dla mnie. Jak ja sobie założę coś, że tylko ja o tym wiem, że to zrobię i to jest tylko dla mnie, to jest to trudne. Jak komuś obiecam innemu, to jakoś idzie mi to łatwiej. Nie wiem, czy też tak macie. To jest moje postanowienie na ten rok, żeby z tym walczyć, bo te rzeczy, które robimy dla samych siebie, są przecież ważne. Lubimy się, chcemy dla siebie dobrze. Także to jest taka rzecz, która w tym roku jest jednym z moich głównych punktów z tym, z czym chciałabym zawalczyć. Przede wszystkim, znaczy nie przede wszystkim, robić wszystko, co chcę robić, ale skupić się na tym, że jeżeli sama sobie coś obiecam, to żeby to było równie ważne, jak obiecuję komuś innemu. Kolejna metoda, która mnie bardzo zaciekawiła, to Lean Planning. Polega na tym, że minimalizujemy marnotrawstwo, maksymalizujemy wartości. I może to dotyczyć zarówno naszej pracy, czyli jeżeli obieramy sobie zadania, to zastanówmy się, które przyniosą największą wartość temu, co akurat planujemy, ale też zasobów. Ekstremalnym przykładem będzie szał zakupowy, zamawiamy 1000 cebul, 2000 bylin i potem nie mamy czasu tego wkopać i to się marnuje, a tu tam spleśniało, tam nam się zepsuło. To jest jeden bardzo ekstremalny przykład. Też jeżeli wybieramy sobie zadania, to zastanówmy się, które zadania przyniosą nam największą satysfakcję, największą wartość dla nas i pchajmy nasze zasoby w tym kierunku. Nie rozdrabniajmy się na wszystko po kolei, bo raz, że nie będziemy widzieć super efektów, a dwa, że po prostu ta nasza energia tak pójdzie, wiecie, jak to się mówi, w co idzie energia? W palnik. A tak naprawdę chcemy zobaczyć to coś, co planowaliśmy, chcemy zobaczyć efekty. W tej metodzie chodzi też o to, aby minimalizować ilość pracy, którą wkładacie w dane zadania, żeby osiągnąć swoje cele. Weźmy na przykład rabatę na froncie. Chcieliśmy posadzić tam byliny szybko. Mogłam oczywiście dodawać do każdego dołka
kompost, mogłam najpierw wyłożyć wszystko kartonem, przysypać, czekać. Wiedziałam, że chcę to zrobić szybko, że mam mało czasu, chciałam mieć jak najszybsze efekty. Czy gdybym te wszystkie zadania z tym kompostem wykonała tak, jak normalnie to robię, czy efekt byłby lepszy? Na pewno, o trochę, ale nieadekwatnie do tego, ile miałam na to czasu i ile na to miałam zasobów. Świetnym przykładem będzie też okrywanie i kopczykowanie roślin. Czy gdybym je wszystkie za każdym razem kopczykowała róże, czy zawijała to wszystko, czy miałabym lepsze efekty? O trochę, ale obserwując swoje działania przez lata, doszłam do wniosku, że ilość godzin, którą ja na tym spędzam, jest niewarta tego, ponieważ czasami stracę pęd, czasami go nie stracę. To są jakieś procentowe różnice w tym, jak rośliny zimują, a ja spędzam na to taką ilość godzin, żeby to odkrywać, przykrywać, odkrywać, przykrywać, a w tym czasie mogłabym robić zupełnie inne rzeczy. Z jednej strony mogłyby być przyjemne, a z drugiej strony mogłabym zrobić coś, co przyniosłoby zupełnie inne, fajne, wymierne efekty w moim życiu. Także tutaj też warto się zastanowić. To w ogóle świetnie ta metoda, słuchajcie, działa nie tylko w zadaniach, które robimy, to w ogóle w życiu też świetnie, chyba nawet w związkach trzeba by się zastanowić. Mamy różnego rodzaju relacje z różnymi ludźmi i zastanówmy się też, ile tej energii gdzie idzie. Super, to naprawdę jest taka, bardzo, bardzo mi się to podoba i chyba będę sobie w tym tygodniu czytać o tym jeszcze więcej. I ostatnia metoda, której używam. Od Michała przyszła, bo Michał pracuje w sektorze IT i tam są wszystkie metody takie zwinne i mi się one bardzo podobają. Mam oczywiście całą moją listę zadań, ale staram się działać właśnie zwinnie, czyli planuję sobie, co będę robić w najbliższych 2 tygodniach. Po tygodniu robię przegląd, co mi się udało. Mam dużą listę zadań, które jest do zrobienia, patrzę, które są najpilniejsze. Po tygodniu robię przegląd, czy się udało, czy była dobra pogoda, czy wszystko było ok. Znowu ustawiam sobie pilne i staram się na bieżąco, zwinnie do tego, co jest za oknem, jak ja się czuję, jakie mam zasoby, ustalać sobie wszelkiego rodzaju zadania i odhaczać je sobie. Do dodatkowej motywacji stosuję coś, co się nazywa time blocking, czyli w moim kalendarzu, tym pipczącym w telefonie, wbijam sobie blokery. I jeżeli wiem, że muszę coś zrobić, to nie dotyczy oczywiście ogrodu, to dotyczy wszystkiego. Jeżeli mam to zablokowane, to nagle się to wydarza. Ja zawsze mówię to na przykładzie tego, jak chodzę na paznokcie. Dlaczego zawsze regularnie chodzę na paznokcie, a regularnie na przykład nie robię ćwiczeń? Z jednej strony, bo umówiłam się z osobą, która mi te paznokcie wykonuje, ale z drugiej strony robię tak, że zawsze na miesiąc do przodu już mam umówioną wizytę i wokół niej obudowuję sobie wszystko, co ma być zrobione. I tak samo można zrobić z zadaniami, które ogrodowymi, domowymi, czy nawet uczenia się, czegokolwiek, co sobie planujemy, wbijamy sobie ten bloker. Ja już teraz sobie powiedziałam, że na przykład treningi mam po prostu wbite o konkretnej godzinie. Czy ty się śmiejesz? Robimy treningi, słuchajcie, od początku roku naprawdę jesteśmy, tak, mamy wszystko odhaczone, że się dzieje i to jest naprawdę super. Ale wbijanie sobie rzeczy do kalendarza, nawet jeżeli dotyczą tylko nas i tego, co obiecaliśmy sobie sami, jest super. Powinniśmy respektować sobie własne plany i inni też powinni je respektować. Także wydaje mi się, że to jest fajne, a podchodzenie do tego w sposób zwinny. No wiecie, czasami będzie tak, że wbijecie sobie w kalendarz, że tego dnia sadzicie cebulę, a potem pochoruje wam się dziecko, albo wy się pochorujecie, albo coś się wydarzy, pogoda będzie nie taka. Nie ma chyba nic gorszego niż rozwalenie własnej motywacji w ten sposób, że o, znowu tam coś się stało i to znowu nie wyszło. Podchodzenie do tego w sposób taki, okej, świat się wydarzył, najważniejsze jest to, jak my reagujemy na to, co ten świat nam przyniósł i co tam się wydarzyło. Możemy podejść do tego spokojnie. Możemy wiedzieć, że jesteśmy elastyczni, zwinni, możemy sobie wszystko poprzesuwać. Czasami będzie ciasno, czasami człowiek jest trochę zmęczony. No, takie jest życie po prostu. Natomiast te wszystkie metody wydaje mi się, że są fajne, podają pomysły na to, jak różne rzeczy można robić. Ja mam nadzieję, że wam trochę pomogły w tym, jak sobie ułożyć pewne rzeczy w tym roku u was. A wy dajcie mi znać, jakie są wasze metody. Jestem bardzo ciekawa, może ktoś ma jakąś swoją, w ogóle autorską metodę, która jest jakaś rewelacyjna. Będzie mógł się podzielić dzisiaj w komentarzach. No dobra, teraz moje plany na ten rok. Moje plany, najpierw zacznijmy może od ogrodowych. Ja już zaczęłam w zeszłym roku minimalizm. Oczywiście nie można mój pokrać powiedzieć, że jest minimalistyczny, ale minimalizm w moim podejściu do pewnych spraw. Ja zawsze, jeżeli chodzi o pomysły, to mam takie buch, buch, ale wszystko będzie takie. I czasami po prostu mam za dużo donic, za dużo wysiewam roślin jednorocznych, za dużo mam warzyw, bo mi się wydaje zawsze, to jest taki argument, że ja wam pokażę i będzie tego więcej, będzie takie super,
a potem po prostu nie mam czasu na to wszystko. I w tym roku chcę podejść rozsądnie z moim, słuchajcie, stoperkiem. Będę liczyć, ile czasu zabierają mi różne rzeczy. Także na pewno w tym roku będzie trochę mniej warzyw, tych, których nie jedliśmy w poprzednich latach. Na pewno będą te, którymi zajadamy się i są super. To zostaje. Jeżeli chodzi o kwiaty jednoroczne, już w zeszłym roku zminimalizowałam, a teraz wiem, że jeszcze bardziej przytnę i zostawię tylko te moje ulubione. Już Wam na kanale pokazałam, jak wyglądają różne, a te, które do moich ulubionych nie należą, uważam, że nie ma sensu ich trzymać w ogrodzie. To, z czego realnie robię bukiety, niech zostanie. I ciągle krytycznym okiem będę przyglądać się różnego rodzaju roślinom, co mogę wymienić. To tak jest co roku. Uwielbiam proces zmiany mojego ogrodu. Natomiast chciałabym zmienić to, żeby te moje prace były jeszcze bardziej rozsądne. Jeszcze bardziej rozsądne pod kątem tego, jak jestem zmęczona. Od czasu, jak zaczęłam nosić miernik, ten, który mierzy poziom, nie wiem jak to nazwać, no niby mierzyć poziom stresu, ale to też jest poziom tego, jak się schetacie pracując. I widzę, ile jest w trakcie treningu, a ile jest w trakcie prac ogrodowych. A jak mi się wydawało, że przecież co to, ja dam radę, czemu tak potem boli. Dopiero zobaczyłam, jaki wysiłek ja potrafię w ogrodzie, słuchajcie, wycisnąć. To jak 3 treningi czasami mi się zdarza. I to jest dla mnie istotne. Bardzo dobry jest ten miernik, który pokazuje mi, hej dziewczyno, już na dzisiaj starczy, bo potem będzie cię bolał kręgosłup. Także to jest takie też kolejne moje postanowienie. I takie postanowienie, które nie ma nic wspólnego z pracą, ale to, żeby w moim ogrodzie jak najwięcej czasu spędzać, będąc tu i teraz, odkładając telefon. Ostatnio udało mi się nie zaglądać do social media przez 3 tygodnie. I to jest, bycie tu i teraz jest naprawdę super. W ogrodzie będę w tym roku praktykować to z dużo większą intensywnością. Chcę po prostu usiąść w ogrodzie, popatrzeć, jak poruszają się rośliny, jak grają z sobą kolory. Robię to oczywiście w ogrodzie, ale chcę tego robić więcej, bo wiem, jak bardzo coś takiego przynosi spokój, a takie połączenie z naturą, z tym, co wiecie, czasami od nasiona, od maleńkiej rośliny zostało posadzone, zajmuję się tym, pielęgnuję to. Jestem taką częścią tej natury. I w momencie, kiedy mogę usiąść i pobyć razem z tym wszystkim, wiem, że to przyniesie mi ogromny spokój i taką satysfakcję z tego, co zostało wykonane. Pod kątem życia poza ogrodem, który jest super i też mam nadzieję, że też tam uda mi się porobić część tego, co planuję w życiu codziennym. Kolejny rok naszej drogi przez to, żeby żyć zdrowiej, bardziej świadomie, wybierać to, co jemy, to jak się ruszamy, co robimy, jak oddychamy, to są moje, oczywiście wszyscy wiemy, co trzeba robić, prawda? To nie jest tak, że to wszystko jest jakieś świadome, jak odkrywcze. Myślę, że każdy z nas wie, jakie są elementy takie, żeby zrobić, żeby żyć zdrowo, a potem po prostu trzeba ruszyć dupsko i to zrobić. I to chyba w tym wszystkim jest najtrudniejsze. Obiecuję, że wideo o zdrowiu się pojawi, nawet chyba rozbijemy je na kilka. Mamy z Michałem bardzo dużo przemyśleń na temat tego, co nam pomogło i dzięki czemu czujemy się lepiej i jak to też zmieniało się chyba, jak patrzę u siebie na przestrzeni lat. Zupełnie inaczej patrzyłam na to, mając 20 parę lat, potem 30, a zupełnie inaczej patrzę na to, mając prawie 47. Także też chciałabym się z Wami tym podzielić w kolejnych wideo. Chciałabym też dla Was zrobić wideo o prokrastynacji. Kto ma problemy z tym, że coś sobie planuje, a potem nagle się okazuje, że siedzi na kanapie i tak bardzo nie chce mu się zrobić. Słuchajcie, ja ostatnio właśnie robiłam gruby research na temat tego, jak to zrobić, żeby nie prokrastynować. Jeżeli chcielibyście takie wideo, to oczywiście napiszcie. Jeżeli uwielbiacie odciągać od siebie rzeczy, które sami sobie zaplanowaliście, nikt Wam nie kazał, to napiszcie. Może powinniśmy połączyć siły w kolejnym wideo. Także przyszły rok, ten rok, to nie jaki przyszły, to już jest ten, 2024, to będzie rok na pewno poświęcony zdrowiu, ale nie tylko zdrowiu fizycznemu, ale takiemu też wellnessowi, temu, żeby czuć się dobrze, czuć się fajnie właśnie tu i teraz, komfortowo. Nie jest zupełnie moim celem chudnięcie czy jakiś tam wygląd. Chodzi mi o to, żeby czuć się jak najlepiej, być taką jak najlepszą wersją siebie fizycznie, psychicznie, mentalnie, wiadomo o co chodzi. Taki jest plan na ten rok i też zamierzam to robić zwinnie, testować różne metody, dopasowywać to do siebie. I mam nadzieję, że się uda, ale też staram się to wszystko mierzyć i oglądać różnego rodzaju wartości w tych wszystkich moich miernikach, które mam, jak to wpływa na mój nastrój, na moje samopoczucie i na zdrowie. Także już widzę parę. Słuchajcie, zdecydowaliśmy się, że przez cały styczeń nie będziemy na przykład pić alkoholu.
ilość wyników, które poszły tak w górę po raptem chyba półtora tygodnia, była po prostu dla mnie naprawdę zaskakująca. Wiedziałam, że się będę czuła lepiej, ale nie wiedziałam, że to wszystko będzie aż tak bardzo widać. Także dużo takich planów. Mam nadzieję, że o poszczególnych tych elementach uda nam się nakręcić dla Was wideo. Wy koniecznie napiszcie mi pod spodem o swoich patentach i o czym z tych elementów chcielibyście więcej posłuchać. Jeżeli dzisiejsze wideo Wam się podobało, dajcie oczywiście kciuki w górę. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału, wciśnięciu dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o tych wideo, które się pojawiają. A pojawiają się w środę i w niedzielę. Do zobaczenia w następnym.